Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dziś opowiemy Wam o naszej ostatniej wycieczce do Chorwacji, w którą wybraliśmy się elektrycznym Volvo C40 oraz hybrydą XC90. Opowiemy o naszych odczuciach w czasie podróży i dodatkowo odpowiemy na pytania, które padły w komentarzach pod filmami. Także bądźcie z nami. Panowie, pamiętacie, jaka była wasza pierwsza reakcja, gdy dowiedzieliście się, że jedziemy w tak długą podróż? Na pewno duża ekscytacja. Nigdy wcześniej nie jeździliśmy w takie podróże. Dodatkowo miłym akcentem było to, że mogliśmy wziąć swoje rodziny. Natomiast po pierwszych chwilach pozytywnego zaskoczenia przyszły myśli o tym, jak wyglądają podróże elektrykami według mediów. Czyli głównie problemy, długi czas jazdy związany z małą prędkością, dodatkowo długie czasy ładowania i co jeszcze, ryzyko, że się nie dojedzie, bo we wszystkich programach dojeżdżali na oparach. Tak, dojeżdżali na końcówce baterii, przez co był bardzo długi czas ładowania, a my obraliśmy inną taktykę. Po prostu ładowaliśmy się częściej, a krócej. I to tak naprawdę było chyba najlepszym wyjściem. Tak, to było dobrym rozwiązaniem, natomiast też być może byśmy teraz jadąc kolejny raz troszeczkę inaczej zaplanowali trasę, żeby też mieć dłuższe chwile, przynajmniej przy jednym postoju, na przykład na odpoczynek, żeby coś więcej zobaczyć, bo te czasy ładowania w praktyce okazywały się za krótkie. Tak, wielokrotnie po prostu stwierdzaliśmy, że jeżeli potrzebowaliśmy, powiedzmy, iść coś zjeść, bądź po prostu skorzystać z toalety, a byliśmy w trzy rodziny, więc no, troszeczkę czasu to łącznie zajmowało. No i należy też pamiętać, że oprócz normalnego spędzania czasu na tych postojach, musieliśmy jeszcze nagrać, naszykować wszystkie materiały, które wy mogliście obejrzeć, więc to też był dodatkowy czas, który musieliśmy na to poświęcić, stąd ten czas naszej podróży był aż tak długi. No dokładnie tak. Ten czas na ogrywki to wychodził nawet krotność tego, co auta się ładowały. Czasem tak było. Duble i rozpakowywanie samego sprzętu i rozstawianie. To może na początek zacznijmy od naszych pierwszych wrażeń z jazdy elektrykiem. Pierwsze wrażenia były dobre, bo elektrykiem się super jedzie, ale mieliśmy też strategię pewną założoną, żeby oszczędzać troszeczkę prąd. Dlatego planowaliśmy jechać tak około 100 km na godzinę, żeby ten dystans, jaki możemy przejechać, był jak najdłuższy i zużycie energii było jak najmniejsze. Dodatkowo jeszcze na początku wyłączyliśmy klimę. Może nie ze względu na jakieś oszczędności w paliwie, ale to była też możliwość porównania, ale głównie z tego powodu, że na zewnątrz było 10 stopni, więc nie było sensu właśnie zużywać prądu. To, co było też później, po jeszcze chyba przed tym pierwszym ładowaniem, zaczęliśmy robić testy, jak to będzie, jak będzie układało się zużycie energii przy większych prędkościach. Ty, Łukasz, dałeś właśnie taki pomysł, żebyśmy popatrzyli, jak to będzie przy 120, 130, 140, bo już jechaliśmy wtedy autostradą. No i okazało się, że te zużycie energii jest większe, ale nie jest dramatycznie duże, więc później stwierdziliśmy, że jedziemy zgodnie z znakami, czyli cały czas praktycznie prędkością, jaka była dozwolona maksymalnie, no poza momentami, kiedy ogrywaliśmy samochody, bo wtedy no, się nie dało utrzymać takich prędkości wysokich. Podróż naprawdę fajna, nie trzeba się stresować, można jechać jak wszystkie inne samochody normalnie, a nawet szybciej niż większość samochodów, bo też jak wracaliśmy, no było fajnie, ze względu na to, że tym mogliśmy jechać normalnie, a wiele osób ze względu na ceny paliwa jechało dużo wolniej koło setki. Masz rację, ale też szybko potwierdziły się nasze założenia odnośnie niewyjeżdżania baterii do końca. Tak, mieliśmy trochę przygód z ładowaniem. Początkowo one wynikały z tego, że
akurat ładowarka jedna nie działała, bo powinna działać w Czechach aplikacja, z tych informacji, które później uzyskaliśmy, w Czechach aplikacja firmy, z której korzystaliśmy, powinna działać normalnie, a także karta. Więc pierwsza ładowarka nie działała, pojechaliśmy na drugą, ona zadziałała, dawała mały prąd. Pamiętasz, ile dawała na początku? Tak, 0,5 kW. Początkowo było 0,5 kWh, ale z uwagi na to, że podpięty był inny samochód. Tak. Co ciekawe, aplikacja w ogóle nie pokazywała, że ten samochód był podpięty, a my użyliśmy wtedy złącza, które miało mieć 43 kW, z tego co pamiętam. Tak. A dawała 0,5 kW, więc postanowiliśmy jechać dalej, a na szczęście zanim się odłączyliśmy, przed kierowca tamtego drugiego samochodu, no i mogliśmy już ładować się pełną mocą. Tak, też co jest ważne, to warto dokładnie sprawdzić, gdzie dana aplikacja, karta, jak działa, ponieważ z informacji dopiero później, które uzyskaliśmy, to karta powinna działać wszędzie, natomiast aplikacja w Polsce, w Czechach, spośród krajów, którymi podróżowaliśmy. Natomiast w Austrii, Słowenii i Chorwacji, tam tylko powinna działać karta, aplikacja już niestety nie, natomiast mogła nam pokazywać, gdzie są dane stacje. Tak, więc... ale też jeszcze nie wspomniałeś o tym, że mieliśmy początkowo zagadkę, dlaczego nie działa karta, tak? Tak. Tak. A okazało się dopiero po jakimś czasie, a drugi dzień dowiedzieliśmy się, no, że problem tkwił w tym, że po prostu kartę należało wcześniej aktywować w Polsce. Tak. I firma po prostu jakoś swoimi sposobami aktywowała nam tą kartę. No i dopiero po jakimś czasie zaczęła ona działać i działała praktycznie do samego końca. Bo z karty w kraju nie korzystaliśmy, bo z aplikacji wygodnie się bardzo korzysta. Te kilka razy, co mieliśmy przyjemność ładować samochód, to zawsze z aplikacji. I też nie wiedzieliśmy o tym, że trzeba wcześniej kartę aktywować. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy uniknęli połowę z tych problemów. Czyli tak, jeżeli byśmy byli normalnymi użytkownikami elektryka, którzy jeżdżą na co dzień takim samochodem, to tego problemu byśmy nie mieli z kartą, więc byśmy mogli po prostu normalnie korzystać z ładowarek. W Austrii była trochę bardziej problematyczna dla nas sytuacja, ponieważ o tym wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Dojechaliśmy do Austrii pod hotel. W hotelu była ładowarka, ale była zajęta, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy poza hotel. No i nasze poszukiwania chwilę trwały i nie zakończyły się sukcesem. Dlatego stwierdziliśmy, że zainstalujemy sobie inną aplikację. Rozpoczęliśmy poszukiwania i się okazało, że tak, znaleźliśmy. Zarejestrowaliśmy się. I była opcja wykopienia klucza lub karty. No i tutaj już ucieszeni, że jesteśmy blisko celu, stwierdziliśmy, że klucz to powinien przyjść internetem. Nie było tam opisane dokładnie, jak to będzie wyglądało. Przyjść na maila i będziemy mogli szybko skorzystać do aplikacji. Jednak później okazało się, że jak podjechaliśmy pod ładowarkę, ładowarka nie działa. W wyniku naszego śledztwa otrzymaliśmy informację, że klucz przychodzi pocztą do firmy i jak przyjdzie, ten czas to 7 dni, a jak przyjdzie, to później trzeba jeszcze aktywować go i na to jeszcze trzeba jedną dobę. Więc przed wyjazdem warto się wcześniej zaopatrzyć właśnie najlepiej w dwie karty, aplikacje dwóch firm, aby nie mieć problemów później w trasie. Natomiast jest jedna firma, z której skorzystaliśmy dzięki właśnie naszemu wsparciu technicznemu z firmy i mogliśmy skorzystać z bardzo szybkich ładowarek i tam wszystko zaczęło działać od razu, tak? Tak, dokładnie. Tam było to na tyle proste, że wystarczyło podpiąć kartę płatniczą, tak jak to przy każdej transakcji internetowej. Podpinamy kartę płatniczą, podjeżdżamy pod ładowarkę. Co prawda była tam jeszcze jakaś dodatkowa opłata 1 euro, jakaś aktywacyjna, ale wystarczyło to podpiąć, podłączyć się pod ładowarkę, odpalić to z aplikacji i samochód ładował się z maksymalną mocą 150 kW. Super sprawa. Żadnych problemów. Ta aplikacja pozwoliła nam dojechać do celu bez większych opóźnień. Pokazuje to tylko, że nie jest warto wyjeżdżać baterii do końca. Dobrze jest zostawić sobie większy margines bezpieczeństwa. Zapewne zastanawiacie się, jak wyglądało planowanie naszej wycieczki.
Na samym początku zaczęliśmy od tego, że szukaliśmy noclegu takiego, który umożliwiłby nam ładowanie samochodu. I znaleźliśmy taki apartament w Chorwacji, dokładnie w Puli, gdzie mieliśmy dostęp do ładowarki na parkingu, z której korzystaliśmy na co dzień. Dzięki temu tak naprawdę nie musieliśmy korzystać w żaden sposób z ładowarek ogólnodostępnych, miejskich na terenie całej Chorwacji. Oraz mieliśmy również w połowie drogi noclegi w Wiedniu, gdzie również mieliśmy ładowarki, które były wliczone w koszt naszego pobytu tam i parkingu, więc na dobrą sprawę i tak musieliśmy zapłacić za parking, więc to była dla nas najlepsza opcja. Ale planowanie noclegu to nie było wszystko. Z racji tego, że przed wyruszeniem w podróż kierowaliśmy się tym, co mówili, pisali w mediach, więc w tamtą stronę jadąc do Chorwacji zaplanowaliśmy trasy dość szczegółową. Jako punkty ładowania wybieraliśmy miejsca, które były w pobliżu naszej trasy. Dodatkowo staraliśmy się wybrać miejsca, gdzie będzie można coś zjeść, czy skorzystać z toalety, zatankować drugi samochód, ewentualnie pójść na zakupy, czy coś zobaczyć. Więc początkowo mieliśmy taką wizję. W praktyce te ładowania mogliśmy troszeczkę inaczej zaplanować, aby na przykład jeden postój mieć dłuższy i coś więcej zobaczyć w międzyczasie lub mieć więcej czasu na spokojne zjedzenie obiadu, bo ładowania były szybsze niż my zakładaliśmy tak naprawdę. Natomiast wracając, już takich szczegółowych planów nie zrobiliśmy, zwłaszcza w czasie podróży z Wiednia do Polski. Tam już było, można powiedzieć, zrobiliśmy improwizację i ładowaliśmy samochody i tankowaliśmy tak, jak akurat wychodziło to z trasy. Tak, czyli tak naprawdę pojechaliśmy na żywioł drugiego dnia. No dokładnie tak. I to udowodniło nam, że nawet jeśli ktoś potrzebuje spontanicznie gdzieś wyjechać elektrykiem, bazując na aplikacjach, na tym, co mówi na przykład wbudowana mapa w nowym systemie Google'a, jak najbardziej możemy wsiąść w auto elektryczne i jechać w podróż. No i to nawet już teraz przy obecnych warunkach, zwłaszcza w Europie Zachodniej, bo tam jeszcze tych ładowarek faktycznie jest więcej, natomiast u nas też tych ładowarek jest dużo i bardzo dynamicznie ich przybywa, dlatego warto mieć więcej niż jedną kartę, bo wtedy tych ładowarek jest jeszcze więcej dostępnych. Jadąc chociażby autem spalinowym czy hybrydowym, również warto brać pod uwagę odległości od stacji do stacji. Tak, bo tak jak jechaliśmy, z tego co pamiętam, to chyba było w Austrii. Był taki moment, że przez bardzo wiele kilometrów nie było żadnej stacji w zasięgu wzroku. No tak. I też warto wziąć z sobą gotówkę, bo może się okazać, że na danej stacji karta nie działa. Taką sytuację widzieliśmy. Więc ten, kto tam się zatankował, no to miał problem. A ten, kto się nie zatankował, miał rezerwę, no to też miał duży problem, bo kolejna stacja była dość duży odcinek dalej. Skoro rozmawiamy już o pieniądzach, to może podsumujmy koszty związane z przejazdem tymi dwoma samochodami, czyli C40 i XC90 w wersji hybrydowej T8. Warto dodać, że przejechaliśmy około 3000 km. Z całej tej podróży koszt przejechania 100 km tym samochodem, biorąc pod uwagę różne kursy walut, różne ceny prądu w tych wszystkich krajach, to wyszło nam, jak dobrze pamiętam, 41 zł za 100 km. Więc według mnie wynik rewelacyjny. Ten wynik rewelacyjny uzyskaliśmy między innymi też dzięki temu, że mogliśmy ładować samochody w miejscach, gdzie mieliśmy noclegi. To było w cenie parkingu czy noclegu, więc warto wybierać właśnie takie miejsca na noclegi, gdzie ładowarka jest na miejscu. Kamil, a jak to wyszło w XC90? Hybryda z całej podróży spaliła średnio 7,4 litra. Biorąc pod uwagę ceny paliwa na tamten okres, w którym byliśmy w tych krajach, czyli 9,50 za litr, koszt przejechania setki wyszedł nas jakieś 70 zł. To ciekawe, bo
Ja na przykład też pamiętam, że któryś z naszych kolegów w pracy opowiadał, że jechał w podobną trasę XC60 B5, która spaliła mu tak około 8 litrów, więc szybko licząc wyszłoby jakieś 76 zł, biorąc pod uwagę 9,50 za litr paliwa. Więc co, wychodzi na to, że elektryk jest najlepszy, ale to jest co ciekawe pod względem właśnie tego samochodu. Wszyscy mówią, że hybrydy w trasie bardzo dużo palą. Ten samochód przeczy tej tezie. Dokładnie. No ale też tak naprawdę zasięg tego samochodu na samej baterii po naładowaniu to tam blisko 70 km, więc to też wielokrotnie dawało nam możliwość podróżowania również na samym prądzie, nawet i XC90. No, tak jak pamiętam, jak robiliśmy zdjęcia już w Puli, no to właściwie cały dzień kręcąc się w tą i w tą, robiąc fotki i filmy, przejeździliśmy na elektryku samym. Dopiero pod koniec się w oczy. Wtedy było spalanie rewelacyjne, bo 1,5 litra wyszło nam z całego dnia. Ale nawet biorąc pod uwagę 7,4 litra przy takich gabarytach tego auta i komforcie podróży nim, to jest, myślę, że i tak rewelacyjny wynik. A też trzeba zaznaczyć, że obydwoma cały czas samochodami, nie biorąc pod uwagę tego samego początku, tych tam 100 paru kilometrów, to jeździliśmy według znaków, czyli prędkość maksymalna, jaka była dopuszczalna, była w czasie naszej podróży. No i też, co ważne, samochody były zapakowane praktycznie po brzegi cały czas. Znaczy, no, cały czas podczas podróży, tak? W tej z powrotem z Polski do Chorwacji i w drugą stronę, bo w XC90 były dwie dorosłe osoby plus dwójka dzieci i cały bagażnik praktycznie do pełna. I C40 tak samo. Tak. A jeszcze warto powiedzieć o samej trasie. Trasa nie była tak jak mamy generalnie w Polsce większość dróg, że jest po płaskim, tylko tam było dużo jazdy po górach. Wiadomo, na autostradach nie ma takich ostrych podjazdów, ale te podjazdy są na długich odcinkach. Natomiast już w samej Chorwacji, no to tam były prawdziwe drogi górskie. I te wyniki no, naprawdę wyszły super, zwłaszcza byliśmy zaskoczeni po jeździe, jak pojechaliśmy do Chumu. Tak. I na riverze Opatija, to tam wyszedł wynik około 18 kWh na 100 km, co no, jest wynikiem godnym uznania. A tam nie jeździliśmy w ogóle oszczędnie. Oszczędnie, no i wręcz odwrotnie wyszło niż zakładaliśmy, że tereny górskie i naprawdę strome podjazdy i zjazdy, myśleliśmy, że pobierze tego prądu więcej. Dokładnie tak. Być może jakieś testy też zrobimy z tym związane z przyszłości, bo było tam sytuacje, kiedy nas zaskoczyły samochód podczas zjazdu, gdzie odzyskaliśmy dużo energii, bo tam chyba 3% na dłuższym takim odcinku, gdzie był generalnie w dół. Krzysiek, wspomniałeś, że na tych górskich odcinkach wyszło 18 kWh na 100 km. A jak wyglądało to podczas całej naszej podróży? W całej podróży zużycie energii wyszło około 22 kWh. Natomiast tutaj jeszcze bym wrócił do tego wyniku uzyskanego w górach, do tych 18 kWh, bo wyjeżdżając wtedy do Chumu, to mieliśmy samochód naładowany do 90%, wróciliśmy, miał 34%, a zrobiliśmy 228 km. To by oznaczało, biorąc pod uwagę pojemność baterii, że jeżeli byśmy chcieli naładować samochód do 100% i wyjechać baterię do zera, to przy takiej charakterystyce jazdy, jaką tam mieliśmy, a była dość dynamiczna, to byśmy przejechali dystans rzędu około 410 km. To oznacza wynik, wiesz, jaki? Bliski producenta. Bliski producenta, bo Volvo mówi, że w cyklu mieszanym Volvo C40 powinno przejechać 450 km. No, a my zrobiliśmy zbliżony wynik w trasie i dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że te wyniki, które są podawane jako wyniki katalogowe, no to są wyniki w warunkach laboratoryjnych przy cyklu też można powiedzieć laboratoryjnym, który oddaje charakterystykę jazdy tak w ten sposób, aby te wartości były porównywalne, a my to uzyskaliśmy jadąc po prostu
naturalnym środowisku. Raz, że jadąc, a dwa, że często gęsto się zatrzymywałeś, powiedzmy, stałeś, a klima chodziła. Kilometry nie leciały, a bateria uciekała. Tak. A pamiętasz, jak wyszło to w 90? Ta podróż do Humu? W hybrydzie wyszło coś rzędu 5-6 litra na setkę, w trybie hybrid. No to jest to wynik rewelacyjny. Jak dla mnie tak. Biorąc pod uwagę dystans, teoretycznie no, bateria już powinna być wyładowana po 70 km i nic nie dawać według sceptyków. Natomiast w praktyce dzięki temu mieliśmy bardzo fajne zużycie paliwa w hybrydzie. Zgadza się. Nasze filmy wywołały wiele ciekawych komentarzy, dlatego postanowiliśmy przytoczyć kilka z nich i odpowiedzieć na nie. Kompletnie nieprzekonywujący test. Załadujcie auta wakacyjnym ekwipunkiem, załóżcie bagażnik rowerowy na dach z czterema rowerami albo zapnijcie na hak przyczepę kempingową. Wówczas zróbcie taką trasę. Krzysiek, jakbyś się do tego odniósł? Wiecie co? My, planując nasz wyjazd, chcieliśmy przedstawić wyjazd standardowej rodziny, która wyrusza w taką podróż. Czyli mieliśmy załadowane bagażniki na full. Natomiast jeżeli chodzi o same podróże do Chorwacji, z naszych obserwacji wynika, że niewiele osób bierze z sobą rowery, raczej tam wypożycza na miejscu. Podobnie jest z przyczepami. Jest to dość długa droga, więc z naszych obserwacji stosunkowo niewiele osób bierze z sobą przyczepę w taką podróż, zaczepia ją na hak. Większość osób to podobnie jak my, po prostu ładuje bagażniki na full i rusza w trasę. I szuka komfortowego noclegu na miejscu. Dokładnie tak. Antyreklama EV. Jak można jechać w taką trasę i planować ładowania na najwolniejszych możliwych ładowarkach? Wybieracie 50, a mijacie 170 i do tego robicie stopy przy stanie około 40%. Nie tędy droga, straciliście masę czasu. Ten komentarz uważam, że bardzo dobry i rzeczowy. Natomiast to była pierwsza nasza taka podróż, pewnie ją troszeczkę inaczej byśmy zaplanowali. Natomiast co do ładowarek, to te przerwy planowaliśmy, aby mieć zapas energii, żeby nas nie zaskoczyły żadne niespodzianki i aby ten czas na ładowaniu spędzać, minimalizować. Bo tak naprawdę niezależnie, czy będziemy się ładowali od, załóżmy, tych 10% do 100, czy będzie to ładowanie od 40 do tych 80, tak jak my to robiliśmy, czy od 20 do 80, ten czas finalnie w całej podróży, no to będzie bardzo podobny. Natomiast jednorazowo nie chcieliśmy spędzać dłuższego czasu na uzupełnieniu energii. Druga rzecz, planowaliśmy te postoje co około te 230 km, czyli czas jazdy 2-2,5 godziny, ze względu też na nasze rodziny, głównie dzieci. Wiadomo, jak wyglądają podróże z dziećmi, więc trzeba myśleć o tym, żeby móc gdzieś się zatrzymać, skorzystać z toalety, coś zjeść w normalnych warunkach. Więc z tego powodu też nasza trasa tak wyglądała, a nie inaczej. Tutaj też padła kwestia ładowarek, dlaczego właśnie korzystaliśmy głównie z 50-tek. 50-tki są też uznawane jako szybkie ładowarki. Co prawda są szybsze, tak zwane super szybkie ładowarki typu 350-150. Z nich też korzystaliśmy w czasie naszej podróży. Natomiast to też kwestia kosztów. Też mogliśmy tych postoi zrobić mniej. Na przykład tankowaliśmy samochód nasz spalinowy i elektryka tuż przed granicą, żeby było łatwiej się rozliczać. Więc no, te kwestie też warto wziąć pod uwagę, planując trasę, że można zatankować samochód czy naładować samochód u nas w kraju, gdzie prąd jest i paliwo tańsze, niż robić to później, załóżmy, 80 km dalej i zapłacić więcej. Tak, a jeszcze dodam, że tak naprawdę wiedząc, ile będziemy potrzebowali czasu jeszcze oprócz tego, żeby się naładować, ewentualnie coś zjeść bądź skorzystać z toalety, wiedzieliśmy, że będziemy potrzebowali również
trochę czasu na to, żeby po prostu przygotować dla Was wszystkie materiały, nagrać, zrobić zdjęcia. Więc na dobrą sprawę te czasy ładowania, które mieliśmy na tych 50-kach, były dla nas często, tak jak też wspominaliśmy, nawet zbyt szybkie, więc korzystanie z tych szybszych ładowarek w naszym przypadku było czasem bez sensu. Taką sytuację mieliśmy tam w Austrii, w okolicy Grazu, gdzie ładowaliśmy na tych super szybkich ładowarkach i okazało się, że rodziny niespecjalnie były zadowolone z tego, że nie mogły normalnie zjeść, tylko musieliśmy się zaraz zbierać, bo samochód był naładowany po chwili. Dokładnie, zdążyliście zatankować hybrydę. No. I trzeba było ruszać. Dokładnie tak. To co? Kolejny komentarz? Masakra. 2 dni jazdy. Oszczędność żadna, wliczając koszty noclegu. Tę trasę moim dieselkiem przelatuje w około 12 godzin. To chyba antyreklama elektryków. W momencie naszego wyjazdu spod salonu na Toruńskiej 90 w Warszawie do Puli w Chorwacji mapy Google pokazywały czas 13 godzin. Nie wliczały oczywiście w to czasu na przerwę i odpoczynek oraz ewentualnego czasu spędzonego na granicy w Chorwacji oraz, rzecz jasna, nie wliczały czasu, który poświęciliśmy na nagrywanie filmu, rozstawianie sprzętu i zdjęć. Tak, i wielokrotnych dubli, które też się zdarzały. Czyli zarzut był taki, że tą trasę robi się w 12 godzin, według nawigacji jest to 13 godzin, gdzie jadąc zgodnie z nawigacją, to tak naprawdę trzeba trochę szybciej jechać niż przepisy pozwalają. Zgadza się? A ponadto, no tam, teraz w Polsce też są kary restrykcyjne, ale tam jeszcze są wyższe kary, więc... No na szczęście się nie musieliśmy przekonywać. Naszym celem nie była taka podróż w postaci wyścigu. Dokładnie, to miało być fajne przeżycie, fajnej przygody razem z naszymi rodzinami, więc też stąd postanowiliśmy podzielić tą trasę na pół, żebyśmy mogli sobie pojechać spokojnie, no i żebyśmy też byli wypoczęci na koniec dnia. To też była okazja, aby zwiedzić. Mieliśmy okazję zobaczyć Brno, mieliśmy okazję też zobaczyć Wiedeń. Piękny Wiedeń nocą, zgadza się. Nocą i popołudniem. I popołudniem. To mamy jeszcze ostatni komentarz. Witam, nie dam się przekonać do elektryka. Powody są oczywiste. Stres, czy zadziała ładowarka, obżarstwo też grozi. Poważnie, czekam na odcinek o sumie całego przejazdu. No to ostatnie życzenie właśnie spełniliśmy, nagrywamy odcinek podsumowujący, a pozostałe rzeczy, to moim zdaniem nie ma tutaj mowy o jakimś szczególnym stresie podczas podróży samochodem elektrycznym, bo tak naprawdę tych ładowarek przybywa w zastraszającym tempie, czy to w całej Europie, czy nawet u nas w Polsce, bo tak naprawdę jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, ile ładowarek jest w naszej polskiej sieci. Więc jeżeli dobrze sobie zaplanujemy tą podróż i będziemy ładowali się częściej, a będziemy po prostu uzupełniali te braki energii, niż ładowali się od niemalże zera do prawie że 100% i wyjeżdżali, powiedzmy, ten cały zasób energii, jaki mamy zdysponowany w baterii, to nie narażamy się na dobrą sprawę na to, żeby gdzieś coś nas zaskoczyło, bo tak jak nawet my podjechaliśmy do ładowarki, która no, nie chciała z nami współpracować, nie działała, mieliśmy na tyle dużo energii jeszcze w zapasie, że spokojnie mogliśmy jechać na kolejną ładowarkę, która była dosłownie kilka kilometrów dalej i tak naprawdę dzięki temu nie musieliśmy się jakoś bardzo mocno stresować. No. To samo, co byś spalinówką jechał na rezerwie, tak? Dokładnie. No zresztą Krzysiek też wcześniej wspomniał o tej sytuacji, że po prostu na stacji nie można było płacić kartą i co teraz? Na dzień dzisiejszy no praktycznie wszyscy płacimy kartami. Dokładnie tak. A tutaj mamy aplikację najczęściej, bądź nawet jeżeli używamy karty, to robimy to wszystko bezgotówkowo. Tak. Dlatego w taką podróż elektrykiem to warto sobie zabrać dwie karty, dwie aplikacje, bo wtedy to już, można powiedzieć, sprawa jest załatwiona. A jadąc spalinówką, no to koniecznie zabrać gotówkę, aby można było
zatankować właśnie w takiej kryzysowej sytuacji, płacąc po prostu monetą, a nie liczyć, że karta zadziała, jak będzie właśnie jakaś awaria. To teraz ja zadam wam najłatwiejsze i najważniejsze pytanie. Czy pojechalibyście jeszcze raz autem elektrycznym na takie wakacje? Jeśli o mnie chodzi, bez wahania. Ja jasne. Mi się ta podróż bardzo podobała. Po tym doświadczeniu również ja mogę wsiadać i jechać. To co, to nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować wam za to, że oglądaliście nasze dotychczasowe odcinki vloga. A jeśli przegapiliście któryś z nich, to koniecznie to nadróbcie. I co? I zapraszamy was do naszego salonu Volvo Auto Gala przy ulicy Toruńskiej 90 w Warszawie, żebyście sami przekonali się, jak fajnym autem jest Volvo C40 i C90 wersji hybrydowej. Dokładnie. I nie zapomnijcie też docenić naszego filmu, oczywiście, jeżeli wam się podobał. Dajcie kciuka w górę, obserwujcie nasz profil, subskrybujcie nasz kanał, jest to dla nas ważne, to też nas mobilizuje do dalszej pracy i tworzenia nowych, fajnych materiałów. To co? Do zobaczenia na drodze. Tak, widzimy się na drodze. Do zobaczenia. Na razie, cześć.